klasę. Proszę, wybaczcie mi. Ty skunko, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wjeżdża za nim bez gliny. Ale mamo, to ja... Mam już tylko jedną córkę. Ma na imię Natalia. Rozumiesz? Proszę. Znów to zrobiłam. Powinnam była spojrzeć prawdzie w oczy. Od tego nie ma ucieczki. Wszyscy mówią, że dom twój, gdzie serce twoje, dom nie istnieje, kiedy jesteś czpówką. Natalia? Co się stało? Cholera. Krwawię. Dlaczego nie zabrano mi jej telefonu? Muszę się stąd wydostać. Nie mogę tam wejść. Solidna płytka nie ułatwia sprawy. Ten zamek jest inny. Potrzebuję do niego małego klucza. Wygląda jak cyfra. Coś tu jest skreślone.
Drewniana płyta. Ma na sobie jakieś oznaczenie. Nie umiem go rozszyfrować. W rogu leży cegła. Nieważne, jest przycementowana do podłoża. W rogu leży cegła. To tylko sufit. Kłódka na tych drzwiach wydaje się być w dobrym stanie. Nie ma szans, że przejdę przez ten zamek. Pora zostawić je w spokoju. Kłódka na tych drzwiach wydaje się być w dobrym stanie. Dziura w ścianie. Chyba nic w niej nie ma. Wokół niej znajduje się jakiś czarny mech. Nieważne, jest przycementowana do podłoża. Nie ruszą się. Tą drogą przyszłam, ale wygląda na to, że bramka jest zatrzymana. Wyjście jest po drugiej stronie tej bramki. Muszę ją jakoś odwodzić. Prawdopodobnie jakiś odprysk farby. Wygląda jak jakaś emalia. Tak właściwie, co nie wiem. Są zamknięte. Pomiędzy drzwiami a płytką jest mała przestrzeń. Chyba mogę je otworzyć, ale nie byłoby mi rękoma. Będę potrzebować czegoś ostrego, co mogłabym pociągnąć w przeciwną stronę. Światło nie działa. Bawienie się żarówką nie pomoże. To nie ma sensu. Światło nie działa. Nie mogę tam wejść. Może gdzieś tu jest. Ten zamek jest inny.
rogu leży cegła. Nic tu nie ma poza odrobiną wolnego miejsca. Nic tu nie ma poza odrobiną wolnego miejsca. Tylko sufit. Bawienie się żarówką nie pomoże. Pomiędzy drzwiami a płótką jest mała przestrzeń. Tą drogą przyszłam, ale wygląda na to, że bramka jest zatrzaśnięta. Chyba mogę je otworzyć, ale nie było mi rękoma. Będę potrzebować czegoś ostrego, co mogłabym pociągnąć w przeciwną stronę. Są zamknięte. Pomiędzy drzwiami a płótką jest mała przestrzeń. Chyba mogę je otworzyć, ale nie było mi rękoma. Thank you.
To nie zadziała. Nic tu nie ma poza odrobiną wolnego. Z tego miejsca mogę dosięgnąć do sufitu, jeśli czymś sobie pomogę. Hak luźno zwisa. Chyba mogę go jakoś wykorzystać. Kłódka na tych drzwiach wydaje się być to. Nie ma szans, że przejdę przez ten zamek. Rura przechodzi od sufitu do podłogi. Jest solidnie przymocowana do podłoża. Nie wyciągnę jej. Kopnięcie nic nie daje. Rura przechodzi od sufitu do podłogi. To tylko śmieci. Nie widzę dokładnie co to. To wiadro ze śmieciami w środku.
W takim razie musi to być. Niczego nie widzę, ale nie chcę w tym grzebać. Drabina. Wygląda na to, że jest tu od dłuższego. Nie mogę jej zabrać. Jest zepsuta i ciężka. Miotła jest oparta o ścianę. Nie chcę brać jej ze sobą. Jest pokryta włosami. Obrzydliwe. Plastikowe miski są ułożone jedna na drugiej. Są puste. Nie potrzebuję żadnej z nich. Żarówka jest tutaj podłączona. Gniazdo jest bardzo dobite. Nie chcę go dotykać. Wystają z niego kable. Żarówka jest tutaj podłączona. Światło jest... Nie chcę bawić się żarówką. Gniazdo jest bardzo dobite. Światło jest włączone. Nie chcę bawić się żarówką. Mnóstwo rupieci w jednym miejscu. Nie muszę tego przeglądać. W większości to papierowe śmieci. Plastikowe miski są ułożone. Są puste. Nie potrzebuję żadnej z nich. Na podłodze leżą jakieś... Są długie. Nie mogę ich zabrać bez uprzednich złamań. Nieważne. Nie mogę ich nawet złamać. To wiadro ze śmieciami w środku. W takim razie musi to być kosz na śmieci. Masywna rura. Wykluczając kable, oczywiście. Masywna rura. Nic na niej nie ma. Stare zasłony zwisają z sufitu. Nic za nim nie ma, tylko ściana. Skrzynka z narzędziami. Bez narzędzi. Jest wypełniona śmieciami. Nie ma tu nic interesującego. Stół pełen śmieci. Widzę na nim kanister. Nic w nim nie ma, więc jest bezużyteczny. Stary boiler. Nie mogę zabrać go ze sobą. Jest zbyt ciężki. Nie ma niczego w środku. Części zostały demontowane. Ktoś zostawił wieszak przy boilerze. Nie potrzebuję go. Ktoś zostawił wieszak przy boilerze. Pozostawiona przyczepa. Jest w niej zapasowa opona. Chyba niczego z niej nie potrzebuję. Nie mogę otworzyć tych drzwi. Są dobrze zamknięte na dwa sposoby. Nie mogę otworzyć tych drzwi. Przełącznik. Nie jestem pewna, czy działa. Nie powinnam już się nim bawić. Przełącznik. Nie jestem pewna, czy działa. Wygląda w porządku, ale nie mogę go przekręcić. Jak to? Dziwne. Tego typu zamek jest używany w naszym mieszkaniu. Nie pasuje tutaj. Wygląda na to, że jest w dobrym stanie. Nie otworzę ich. Może coś jest nie tak z mechanizmem wewnątrz zamka?
narzędzia do obsługi pieca. Piec jest w dobrym stanie. Duża łopata. Nie mogę zbytnio zabrać jej ze sobą. To duża góra żwiru. Zabite dechami. Żarówka jest na swoim miejscu. Czarna kurtka wisi na ścianie. Kieszenie są puste, z wyjątkiem jednej, nie potrzebuje kurtki. Czarna kurtka wisi na ścianie. Jakieś narzędzia. Rączki są zepsute, a wreszcie brakuje części. Zapałki? Przynajmniej nie zgubię się w kompletnych ciemnościach. Wygląda na skrzynkę z bezpiecznikami. Nic specjalnego. Kolejne zamknięte drzwi. Też mi niespodzianka. To tylko kilka rur na osobicie.
Jakieś kartki. Definitywnie są zamknięte. Te ściany wyglądają na brudne, zbyt brudne. To miejsce musi być sprzed dekady. Nic użytecznego. Są zablokowane z drugiej strony. Żadne z nich się nie otworzą. Jedne przypuszczają parę, a z drugim wycieka woda. Czy to nie otworzy jej? Drzwiczki są mokre? Ta ściana jest pokryta pleśnią. Kolejny zepsuty przełącznik. Małe rury, dobrze przymocowane do ściany. Pełno bezużytecznych śmieci. Jedno z nich ledwo się trzyma. Wygląda na to, że się nie ruszy. Gołymi rękoma i nie wyciągnął. Mocno się trzyma. Nie mogę ich otworzyć. Są zamknięte. Cholera, te drzwi wydają się być wzmocnione. Nie ma sensu próbować. Ta ściana wydaje się być inna. Nie otworzy się. Stalowe drzwi, nowe krótki. Szlak. Nie jestem w stanie go nawet uchylić. Nie mogę ich otworzyć. Nic poza puszkami papiry. Powinnam rozejrzeć się za czymś innym. W dotyku też jest inna. Może zbudowano ją z innego materiału?
Nie mogę tam wrócić. Zamknę bramkę. To jest wyjście. Muszę mu się przyjrzeć. Potrzebuję 4-cyfrowego kodu, aby ją zdjąć. Klucz wisi na ścianie. Te drzwi chyba się zablokowały. Nie mogę ich otworzyć. Drzwi z kłódką. Kłódki na kluczkę są grube i ciężkie. Łatwiej tutaj, że mogłabym je zrobić.